oczyszczenie. Musiał odczuć dotknięcie Boga. Musiał zobaczyć się. Kiedy on zobaczył naprawdę swój brud, swoje zanieczyszczenie w Bożej chwale. Amen. Musiała przyjść pokuta, żeby mógł być posłany. Powód, że mógł oglądać Bożą chwałę, on widział Pana siedzącego na tronie, był taki, aby usłyszeć takie słowa. Kogo pośle i kto tam pójdzie. Uwaga, moi drodzy, żebyśmy mogli dobrze to zrozumieć. Powód, dlaczego on potrzebował zobaczyć Bożą chwałę, to jest to, żeby usłyszeć, kogo tam pośle, kto tam pójdzie. Bo w Bożej chwale, w Bożej obecności ty słyszysz Boga. Czy się zgadzasz ze mną? Żeby dobrze słyszeć Boga, ty potrzebujesz mieć relację z Bogiem osobistą. To jest bazis twojego chrześcijaństwa. I dalej jest napisane. Wtedy odpowiedział, oto jestem pośle. Powód. Dlaczego Boża chwała przyszła? To było takie. Dlatego, że on chciał być posłany. Powód, dlaczego Boża chwała przyjdzie do twojego życia, chce ci prorokować, to będzie dlatego, że ty będziesz chciał być posłany. Że ty będziesz chciał usłyszeć od Boga te słowa, kogo pośle i kto tam pójdzie. Czy ty chcesz przebywać w Bożej chwale? Czy ty chcesz chodzić z Bogiem, z Duchem Świętym? To powód, że ty będziesz oglądać Bożą chwałę, to jest tak, żeby usłyszeć, kogo pośle. Ale on usłyszał to dlatego, że on chciał być posłany. Moi drodzy, ja proszę teraz Ducha Świętego, aby on zrobił coś cudownego w twoim sercu przez to słowo. Żeby on wzbudził ponadnaturalne pragnienie w tobie. Ponadnaturalne. Nie dawał ci wewnętrznego spokoju, że ty będziesz chciał iść. Że ty będziesz chciał głosić i uczyć. Że będziesz chciał chrzcić w imię Jezusa Chrystusa. To będzie w tobie zakodowane, to DNA, które jest zakodowane w momencie nowonarodzenia, ale może to jest zagłuszane przez wiele rzeczy w twoim życiu. Ja proszę Ducha Świętego, żeby on odbudował, bo nie ma w życiu większej satysfakcji i nie będzie. Jeżeli ty nie odczujesz w swoim życiu, że jesteś użytecznym robotnikiem na niebie Pańskiej. Nic nie da ci w życiu takiej wewnętrznej satysfakcji, uwierz mi. Bo w każdym z nas jest to, że kiedy jesteś Jego dzieckiem, że Bóg dał ci to do serca, pragnienie, żeby być użytecznym. Może ty z tym walczysz. Może to oddalasz na inny czas. Może nie potrafisz przeciwstawić się tym trudnościom, problemom, barierom, które przeciwnik przychodzi i widzisz tą wysoką górę i mówisz, nie dam rady. Ale ja chcę ci podkreślić, że Bóg chce dać tobie ponadnaturalną siłę i moc. I Boża chwała na ciebie przyjdzie, jeżeli tylko będziesz pragnął w imieniu Jezusa Chrystusa idź, powiem i mów bo ja cię posłucham. Kościele Jezusa Chrystusa, ja prorokuję, że jesteś kościołem misyjnym. Ja prorokuję, że Bóg mówi do ciebie, idź i mów do tego ludu. Idź i mów do tego ludu w imieniu Jezusa Chrystusa. Diabeł może będzie cię chciał zatrzymać wiele razy, ale Bóg mówi, idź, kiedy ja jestem z tobą, nie ma żadnej przeszkody. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi nad swoimi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie na lotkach swoich, tak sam Pan jeden prowadzi go. Jesteś teraz w gniazdku, czujesz się komfortowo. Przychodzi matka, przylatuje do tego gniazdka, utkane wspaniale, wyłożone skórką, cieplutko, milutko, miłość, pogłaszczy, pastor, siostra, powie ciepłe słowo, jest miłe gniazdko tutaj w Giżycku. Ale przy następnym locie matka przylatuje i ściąga tą skórkę i już jest niewygodnie. A potem przylatuje następnym razem z robaczkiem. A następnym razem, bez robaczka. I mówią, gdzie jest nasze śniadanie? A mama mówi, nie będzie śniadania, teraz zabieram was na trening, na lot.
I słuchajcie, bierze je na swoje skrzydła, do góry się wznosi i kiedy jest najwyżej, nagle je zrzuca. I one lecą jakby na śmierć, mówią, matka nas nie kocha, nie współczuje nam, nie rozumie. I kiedy już mają i upaść, zlecieć, matka nagle podlatuje i znowu bierze na swoje skrzydła i mówi, teraz jest następny lot, następny trening. I znowu wznosi się do góry. I w pewnym momencie, kiedy je puszcza, one same zaczynają orły rozumieć, że one potrafią latać, że nie są kurczakami. Moi drodzy, każdy dobry trening w szkole Tyranosa jest wspaniały. On przekonuje cię dzisiaj, że ty jesteś w stanie latać. Amen. Wyżej niż sobie, niż rozumiesz, niż sobie zdajesz sprawę. Moi drodzy, ty jesteś w stanie latać. Ty jesteś powołany do tego, żeby latać. Amen. Ty jesteś powołany do tego, żeby tak zaufać Bogu, bo ci, którzy ufają Bogu, wznoszą się w górę go. Do końca. Że gdziekolwiek Bóg cię pośle i postawi, On jest to. On cię nie opuści, ani nie wrzuci. Dlatego, że On jest Panem twojego życia. Amen. W związku z tym, moi drodzy, ja chcę wam teraz powiedzieć, żebyś ty przyjął to poselstwo, modlić się o ciebie, aby Bóg błogosławił ciebie w tym posłaniu. Abyś nie szukał, żeby tobie służono, ale wziął odpowiedzialność i wreszcie zaczął służyć innym. Amen. Ja proszę cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, abyś pomnażał ten Kościół, który składa się z twoich uczniów, Boże. Abyś, Panie, pomnażał w imieniu Jezusa, poczkował w imieniu Jezusa Chrystusa w naturalny sposób. I żebyś patrzył na każdego z nich, kogo posłać. Bo jest napisane, Bóg patrzy, kogo by posłać. Przypatruje się, kogo by posłać. Ja proszę Cię teraz, żebyś przypatrywał każdego z nich. Abyś poprowadził, wyposażył, pozwolił nawiązać kontakty z właściwymi ludźmi, Boże, jeszcze bardziej i bardziej. Abyś przełamał teraz te wszystkie bariery w każdym z nas. Abyś rozdzielał każdego z nas do tłumu, abyśmy byli w stanie dawać chleb głodnym, potrzebującym, fizyczny i duchowy, Boże. Wyposażał nas do tego dzieła posługiwania, Panie. Boże, abyśmy szli i uczyli i, Panie, i zradzali dla Twojego Królestwa nowe dzieci. Abyśmy byli gotowi, Boże, w każdym czasie. Dlatego, że nasze pochodzenie jest z góry, jest boskie. Nasze przeznaczenie jest boskie. To jest misja. I pewnego dnia my wrócimy, Boże, do domu Ojca, kiedy nasza misja skończy się na ziemi. Tylko jest pytanie, czy ja tę misję wypełniłem tutaj. Amen. Tam, gdzie Bóg mnie posłał. Boże, my prosimy Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś wypełnił to w Duchu Świętym. Jeżeli Ty masz w sercu misję, jeżeli chcesz być tym, który wychodzi do ludzi, amen, i chce im głosić Ewangelię, chce im głosić Boże Królestwo, w jakikolwiek sposób, amen, być świadectwem dla innych. Jeszcze większy, moi drodzy, wyjdź, ja będę się za Ciebie modlić. W moim sercu jest misja. Amen. Misja stała się dla mnie życiem i pasją. Ja chcę udzielić Ci tego w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby to, co Bóg w Ciebie posiał, jeszcze bardziej wzrosło i wydało wspaniały owoc na Twoje Boga. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wyjdź tutaj. Amen. Na środek. Amen. A my będziemy śpiewać jakąś wspaniałą pieśń. Wielki jest Bóg, śpiewam to.